Europejski ekspert dr Gerhard Bab opowie nam o wpływie regulacji wzrostu drzew na plonowanie jabłoni. Jaki wpływ ma regulacja wzrostu drzew na plonowanie jabłoni? Ograniczenie wzrostu drzew jest niezbędne, bo przekłada się na regulację plonu w sadzie. Dlatego należy wykonywać zabiegi agrotechniczne, aby ograniczyć wzrost drzewa. Należy też pamiętać o odpowiednim systemie cięcia. Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć dobry plon? Jeśli drzewa zbyt silnie rosną, trzeba ograniczyć nadmierny wzrost. Pomocne może być przycinanie korzeni. Czasem warto dodatkowo zastosować preparaty chemiczne, np. Regalis. Takie zabiegi pomogą zredukować silny wzrost. Kiedy zastosowanie Regalisu będzie najbardziej korzystne? Początkowo sadownicy stosowali Regalis w dość dużych dawkach, ale to nie pozwalało na optymalne efekty. Można skutecznie ograniczyć siłę wzrostu. Regalis pozwala na ograniczenie wzrostu części drzewa ponad ziemią, ale nie ma wpływu na system korzeniowy. Dlatego jeśli Wasze drzewa mają zbyt silny wzrost, najpierw należy przyciąć korzenie, a dopiero potem dodatkowo zastosować Regalis. Thank you very much.